Yo, 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 witam was, Opsi. Mam dzisiaj dla was nowe kopiowanie solo. Jest bardzo proste, wymaga tylko nie, dla niektórych pewnie aż, ale jest możliwość, więc pokażę wam właśnie metodę solo. Potrzebujemy bunkier, potrzebujemy pojazd, który chcemy kopiować, potrzebujemy MCO oraz potrzebujemy klub nocny i bodajże 30 tysięcy wpłaty, tak jakby. Więc ogólnie liczba banalnie prosty, zrobimy ten pojazd, myślę, tak jakby szybko to zrobić w 8 minut, więc nie jest źle. A więc słuchajcie, pojazd, wyjeżdżamy z MCO, pojazd, który chcemy kopiować, najlepiej właśnie jest z areny, LG oczywiście, każdy, który jest modyfikowany od Bennego. Te malutkie Easy najlepiej się sprzedają, więc myślę, że to jest najlepsza opcja. Wyjeżdżamy, ustawiamy pojazd w taki sposób, możecie sobie zostawić drzwi otwarte. I teraz musimy jeszcze posiadać piwko. Oczywiście nie, musimy mieć ich dużo, tak naprawdę wystarczy do każdej kopii jedno piwko. I oczywiście, no, w zależności jak będziecie się transportować do swojego klubu, więc możecie mieć potrzebę użyć też buzarda, jak ja używam buzarda, albo po prostu próbować się robić teleportem, choć z teleportem nie zawsze się udaje, że po prostu na końcu ten pojazd znika, a nie zawsze, czasami, więc możecie spróbować także z teleportem. Więc wydostajemy się na zewnątrz, idziemy na zewnątrz bunkra i po prostu na piechotę. I teraz albo się rejestrujemy w SecuroServe i zamawiamy darmowego buzarda, lub po prostu udajecie się tam w inny sposób. Tylko właśnie ważne, żeby nie wzywać pojazdów z mechanika ani właśnie z klubu motocyklowego, ponieważ to wtedy usuwa wam pojazd, który został w bunkrze zostawiony, także nie musicie używać właśnie innego transportu. Najlepiej właśnie buzard lub publiczny transport jakiś z ulicy, że nic nie macie więcej. I teraz udajemy się do właśnie tej pierwszej pozycji w garażu, gdzie mamy jedno miejsce na samochód i tam wstawiamy LG darmowe. Pojazd, który chcemy się po prostu pozbyć. Ustawiamy w tym miejscu pojazd, który chcemy się pozbyć. I teraz udajemy się do środka, do naszego klubu i po prostu biegniemy do naszej pani przy ladzie, która obsługuje driny. Będziemy musieli właśnie tam zainwestować troszkę gotówki, ale oczywiście po kopiowaniu ta kasa wam się zwraca stukrotnie, także nie ma lipy. I teraz po prostu udajemy się, będziemy musieli zrobić taką akcję, ja wam pokażę to dwa razy, nawet trzy razy, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Czyli podchodzimy do lady, trzymamy start na padzie, Xbox też tak samo, trzymamy start i jednocześnie puszczamy i dajemy D-pad w prawo. I zobaczycie, że nasza postać tak będzie odchodzić na lewą stronę. O, widzicie? Taki robi zwrot taki na lewo. Jeszcze raz wam pokażę, tylko z tym, że teraz nie odeszłem od lady, to nie będzie tego właśnie ruchu, ale trzymamy opcję start na padzie, opcję i jednocześnie puszczamy i dajemy D-pad w prawo. Teraz oddalę się, pokażę wam, że nasza postać tak się musi poruszać w bok, tak w lewą stronę. Wtedy wiadomo, że wszystko jest dobrze. O, widzieliście? No i teraz dajemy na online i kryminalistę odpalamy. Tylko wchodzimy na kryminalistę w taki sposób. I teraz dajemy wstecz i mamy opcję wyboru właśnie tego alkoholu. I wybieramy ten najtańszy, nie ten za darmo, tylko ten najtańszy, o, 30 tysięcy. I teraz jest sprawa tak, że musimy kupić od razu interakcję, ekwipunek i po prostu wejść na browarka. I kupić browarka teraz i trzymać tego browarka X-em. Po prostu trzymać, gdzie go pijemy. I chodzi o to, żeby on pił browar i wziął tą butelkę szampana do ręki. I to jest właśnie potrzeba na jedna butelka browarka. I jak się skończy piwko, no to dajemy kółko. I dochodzimy po prostu z tej interakcji. I teraz nie możecie biegnąć, bo macie tam wstrząśnij, nie? X-em. Więc po prostu idziemy normalnie. Idziemy powoli, idziemy sobie. I musimy zejść do garażu, gdzie jest to darmowe LG, które mijaliśmy na początku. No i po prostu nasz czarnuszek teraz idzie z browarkiem. Browarkę sobie walną, teraz bierze sobie buteleczkę na drogę. I właśnie o to chodzi, to jest wszystko. To, co mamy właśnie mieć, tak to ma wyglądać. Kierujemy się do samochodu, wsiadamy do niego i po prostu dajemy gaz.
dajemy gaz i teraz powinno nas wyrzucić na zewnątrz, na piechotę, nie pojazdem, tylko na piechotę. To znaczy, że wszystko się udało, tak ma właśnie być. Jak jesteśmy na zewnątrz, po prostu udajemy się do buzarda, którego zostawiliśmy, lub inny jakiś transport, którym tu przybyliście, albo używacie teleportu. Także mówię, z teleportem różnie bywa, ja dlatego używam buzarda i po prostu lecimy teraz już do bunkra. I po wejściu do bunkra zobaczymy, że nasz pojazd został w tym dokładnie miejscu, w którym go zostawiliśmy. I oczywiście zobaczycie teraz, że tablice nam się zmieniają, ponieważ nie potrzebujemy tu z własnych tablic, więc jest podwójna bomba. Dobre kopiowanie. Oczywiście możecie tutaj kopiować co chcecie, możecie nawet używać w ten sposób kopiowanie na Magic Slot. Tak samo wstawiacie pojazd tam, gdzie jest darmowe LED Magic Slot. Zobaczcie, jak mi się zmieniła się rejestracja. Właśnie o to chodzi. Teraz wychodzimy z pojazdu, wchodzimy do MCO. Piechotą oczywiście nie możemy wjechać, bo się nie uda go zapisać. Musimy wejść piechotą i opuścić MCO. Opuszczamy MCO, po prostu wychodzimy tymi przednimi drzwiami w MCO, nie tylnymi, ponieważ na tylnych czasami właśnie dostajemy czarny ekran, który się zawiesza i nie możemy już nic zrobić, wtedy cała nasza praca idzie na marne, dlatego wychodzimy przednimi drzwiami. I teraz udajemy się już do pojazdu, którym wjeżdżamy do MCO, dostajemy komunikat, że nasze MCO jest pełne i czy chcemy, zgadzamy się po prostu na podmienienie tego pojazdu. I właśnie to robimy. W ten oto sposób zapisujemy naszą nową, świeżą kopię. Klik jest zakończony. I teraz po prostu wchodzimy do pojazdu, wyjeżdżamy na zewnątrz MCO, ustawiamy go na tej pozycji wcześniejszej pokazanej i to jest wszystko. Zaczynamy glitcha od nowa. Więc tak to wygląda. Glitch banalnie prosty. Myślę, że każdy, kto nie może sobie poradzić z glitchem w klubie, który nadal działa, to jest jak najbardziej cenna informacja nowego glitcha i alternatywa. Więc to jest wszystko z mojej strony. Pozdro dla Was. Pamiętajcie jeszcze jednej ważnej rzeczy, że u Łopsiego nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo, pozdro dla Was.